ostatni raz kręcisz co w sezonie? Nie, może ostatni meczowy, nie? No ale tutaj, no myślę, na Krakowie, nie? No tu na boisku, nie? W Krakowicach. Jak jest? Samopoczucie? Dobrze, bardzo dobrze. Będzie dobrze, jak wygramy jeszcze, nie? No to będzie rewelacja. Zobaczymy, no. Kręci Michała, kolegu ze Słowacji nakręci. Macie tak przed oko, nie wiadomo. Chciał zapytać, kiedyś tam piłki podałem. Podałaś, teraz na boisku. No dlatego właśnie tak. Słyszeliście dzisiaj o wyniku? Czeliotki? 6-0. Tak, dobry wynik, nie? Dobry. Dzisiaj jest motywacja, trener coś mówił, może zagrasz? Nie wiem, zobaczymy. Oby, nie? Relaks? Nie rozumiem. Odprężasz się przed meczem? Przyjechaliśmy 28, na stadion, ty byłeś 29. Nie spóźniłem się. Siedziałem wam na ogonie, mam to nagrane. A, jechałeś za nami, nagrywałeś? Tak, mogę nawet pokazać. Dobrze, nagrałeś wszystkie złamane przepisy pana Ryśka? O, widać, że byłem? Tak. Widać, że byłem? Zaraz ci wiem. Nagrodę za najlepszego zawodnika kwietnia w Lotte Ekstraklasie odbiera właśnie Krzysztof Piątek! Powodząca, głośno! Czekamy na Gdynię, panie. Tam coś nie pykło. Komplikuje! Dwie minuty daję dwie kartki! Po co to robimy? Masza! Jak macie dwóch napastników, zawsze koło jego sobie wołajcie! Jak jest jeden, to dwójka! Zawsze wołajcie! Mila! Mila!
Jak już na imię? Kacper. Kacper. Także to widzisz, tak szatnia wygląda, dobrze? Tu możesz autografy pozbierać sobie. Tego marzeniem było uściskać wasze ręce, poznać was i zabrać autografy na pizzę. Więc to właśnie robimy i dziękujemy wam bardzo za tą możliwość. Niech marzenia się spełniają. Dziękujemy. Podziękowania za wsparcie Fundacji Mam Marzenie. Za zaangażowanie. Ale nie wiem, czy to mecz? Chyba, że przegraliśmy, co? No ale tak to czasem bywa w sporcie.